Miasto Strumień położone jest w południowej części województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim nad Wisłą. W sąsiedztwie Strumienia znajduje się jezioro Goczałkowickie. Region słynie z dużej ilości bagien, stawów oraz terenów podmokłych. To sprawia, że obszar ten nazywany jest Żabim Krajem. Atrakcją turystyczną gminy są wody solankowe. Turyści i mieszkańcy zasiadając przy nowo wybudowanej fontannie w parku miejskim mogą zażywać solankowej inhalacji jodowo-bromowej z wody zawierającej największą ilość jodu na świecie. Jedną z ciekawszych inwestycji na terenie gminy jest Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu. Budowa centrum rozpoczęła się w trzecim kwartale 2012 roku i zakończyła się z początkiem roku 2014. Inwestycja kosztowała około 10 milionów złotych. Projekt udało się zrealizować dzięki środkom unijnym, pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości ponad 6 milionów złotych. W ramach inwestycji wyremontowane zostały niecki basenowe, wybudowano korty tenisowe, szatnie, plac zabaw dla dzieci oraz wykonano trawiastą plażę. Zamontowano również nowe elementy infrastruktury, takie jak ławki, latarnie, kosze na śmieci czy stojaki na rowery. Ciekawą inwestycją wykonaną w ramach projektu jest instalacja służąca do podgrzewania wody w basenie oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Inwestycje zrealizowano w latach 2012-2013 i kosztowała około 190 tysięcy złotych, z czego około 73 tysiące złotych stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dachu budynku Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji znajduje się 45 kolektorów płaskich ustawionych na specjalnych stelażach pod kątem 40 stopni. ...25 kolektorów zostało posadowionych w kierunku południowo-zachodnim, a pozostałe 20 w kierunku południowo-wschodnim. Obieg czynnika z kolektorów skierowany jest na 4 wymienniki ciepła. 3 spośród wymienników służą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, czyli wody zasilającej prysznice oraz baterie kranowe. Natomiast 4 służy do odbioru ciepła w obiegu basenowym. W obiegu wody basenowej zastosowano zespół 6 filtrów ze złożem piaskowo-żwirowym, które oczyszczają wodę z zanieczyszczeń fizycznych, większych odporów pomiędzy ziarenkami piasku. Instalacja wyposażona jest w 2 zbiorniki buforowe, każdy ze zbiorników o pojemności 1000 litrów. Zastosowanie zbiorników pozwala na lepsze dopasowanie zapotrzebowania na ciepło. Kolektory pomagają zmniejszyć koszty związane z dogrzewaniem wody oraz pozwalają uniknąć zanieczyszczenia środowiska, które występuje w przypadku stosowania konwencjonalnych rozwiązań. W skład kompleksu rekreacyjnego wchodzą również 2 zjeżdżalnie, które ulokowano na dawnym miejscu wieży do skoków oraz brodzik dla dzieci.
Nowe obiekty, w tym Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji, zwiększą komfort życia mieszkańców Strumienia. Nowe inwestycje mogą w przyszłości przyciągnąć turystów udających się w Beskidy.